Dzień dobry, Adam Pachura, witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Bożena Czak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa. Pani dyrektor, zaprosiłem Panią do studia, ponieważ Pani szkoła obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Tak, rzeczywiście w tym roku przypada 70. rocznica powstania naszej szkoły. W związku z tym, korzystając z okazji, pragnę zaprosić w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej wszystkich naszych absolwentów na uroczysty jubileusz, który odbędzie się 13 czerwca tego roku, czyli 2015 roku. Pozwolę sobie krótki program przedstawić tutaj w tym momencie. O godzinie 15 spotykamy się na mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Ojców Jezuitów w Kłodzku. Następnie przechodzimy do Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Tam odbędzie się oficjalne rozpoczęcie zjazdu i będziemy mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. A potem przejdziemy na bal do budynku szkoły. No, szykujemy mnóstwo niespodzianek. Myślę, że zabawa będzie trwała do białego rana. Będą spotkania z kolegami i koleżankami. Na pewno wieczór wspomnień i wzruszeń. Chciałabym, żeby jak najwięcej naszych absolwentów skorzystało z możliwości odbycia takiej sentymentalnej podróży do lat młodości, do lat szkolnych. Lata liceum to taki niezapomniany czas w życiu każdego człowieka i myślę, że warto to powtórzyć i się ze sobą spotkać. Także zapraszam na wszystkich absolwentów na jubileusz 70-lecia Chrobrego. Naprawdę warto do nas przyjechać. Pani dyrektora, może przy okazji parę słów na temat historii szkoły. Mamy bardzo bogatą historię, ponieważ Zespół Szkół Ogólnokształcących należy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Mieści się w barokowym budynku, w którym w 1597 roku powstało kolegium jezuickie. I przez wieki była to szkoła tylko dla chłopców. Dopiero w 1945 roku otwarto państwowe koedukacyjne gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Obecnie funkcjonują u nas dwie szkoły w ramach zespołu. Powiatowe gimnazjum dwujęzyczne i pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry to jeden z naszych patronów, jako że i historia naszej szkoły, i historia kłodzka związana jest z dziejami trzech narodów, polskiego, niemieckiego i czeskiego. Mamy jeszcze trzech patronów dodatkowych. I tak jednym z nich jest Arnoszt z Pardubic, patron barokowej auli. Święty Melchior Grodziecki, co ciekawe, nauczyciel tej szkoły w latach 1606-1607, jest patronem sali historii i tradycji szkoły. W tej sali odkryte zostały niedawno XVII-wieczne polichromie. I jeszcze trzeci patron to błogosławiony Gerard Hirschfelder, absolwent naszej szkoły z 1927 roku, który jest patronem sali historycznej. Może przy okazji porozmawiamy na temat absolwentów, którzy właśnie wyszli od Państwa ze szkoły. Czy jest się kim pochwalić? Oczywiście. Wszyscy nasi absolwenci to w ogóle ludzie niezwykli, z charyzmą, z pasją. Takie wybitne postaci to na przykład Jakub Schulz, wiceminister zdrowia, Maciej Awiżeń, starosta powiatu kłodzkiego, Bogusław Litwiniec, założyciel Teatru Kalambur we Wrocławiu, no i senator. Kazimierz Droszcz, też senator, działacz sportowy. Robert Stando, reżyser filmowy. No, wśród takich jeszcze znanych, no, Andrzej Kołodyński, który jest redaktorem naczelnym czasopisma Kino i też wicerektorem Warszawskiej Szkoły Filmowej. Niedawno odwiedziła nas nasza absolwentka pani Małgorzata Dziewięcka, doktor geografii, która pisze książki o Afryce, założyła w Botswanie ośrodek uczący osoby niepełnosprawne zawodu i była też nauczycielką na Seszelach, w Malediwach, w Indiach. No, mogłabym tak wymieniać i wymieniać, ale wspomniałabym jeszcze o nauczycielach naszej szkoły, którzy też są naszymi, duża ich część to nasi absolwenci. No i wielu prawników, lekarzy, biznesmenów też ukończyło naszą szkołę. No, oczywiście jest to możliwe dzięki temu, że mamy
wysoki poziom nauczania. No i rozwijamy pasję i zainteresowania uczniów. Podejrzewam, że nie mają Państwo problemu z naborem uczniów do klas. A w jakich kierunkach Państwo kształcą? Więc pierwsza taka nowatorska metoda u nas to to, że wszystkie dzieci, czyli wszyscy uczniowie w całej szkole realizują rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Oprócz tego wybierają język dodatkowy niemiecki, francuski lub rosyjski. I od drugiej klasy liceum wybierają właśnie tak zwane kierunki kształcenia, czyli rozszerzenia. I tu całą gamę proponujemy. Ja wymienię tak: biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny, ekonomiczny, matematyczno-informatyczny, humanistyczny, sportowy i humanistyczny z WOS-em. Chciałabym też nadmienić, że w 2014 roku otworzyliśmy powiatowe gimnazjum dwujęzyczne. No, podjęliśmy taką inicjatywę, ponieważ reforma programowa i ta nowa matura, tak zwana matura 2015, czyli ta matura, która w tym roku już obowiązuje, sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia nie tylko z liceum, ale również z gimnazjum. Czyli te dwa etapy edukacyjne są całością. No, w związku z tym właśnie celowe było otworzenie szkoły łączącej i gimnazjum, i liceum. Dodatkową zaletą naszego gimnazjum jest to, że to gimnazjum jest bezobwodowe. Czyli przyjmujemy dzieci nie tylko z Kłodzka, ale z całego powiatu kłodzkiego, jak również spoza powiatu. Mamy wysoki poziom nauczania. Stosujemy nowatorskie metody. Wiele klas u nas wyposażonych jest w projektory multimedialne, w tablice interaktywne. Mamy pracownię informatyczną, pracownię językową, laboratorium chemiczne i fizyczne, strzelnice nawet, dwie sale gimnastyczne, bibliotekę i świetlicę. Proponujemy również dzieciom rozwijanie pasji, zainteresowań na zajęciach dodatkowych i kołach przedmiotowych. I kół przedmiotowych nie będę wymieniała, bo wiadomo, wszystkie przedmioty realizowane w szkole, jednocześnie też nauczyciele tych przedmiotów prowadzą koła przedmiotowe, ale mamy ciekawe zajęcia właśnie dodatkowe. Mamy teatr szkolny, mamy chór szkolny, orkiestrę szkolną, mamy koło strzeleckie i teatr anglojęzyczny, który na przykład w tamtym roku szkolnym wystawił tragedię Szekspira Król Lir, dwugodzinny spektakl w całości w języku angielskim. Taką zaletą szkoły jest również to, że jest bardzo bezpiecznie. Mamy monitoring i mamy wejście do szkoły na kartę elektroniczną, czyli nikt obcy spoza szkoły do niej nie wejdzie. Około 80% uczniów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach wyższych. Także zapraszam młodzież do naszej szkoły, bo naprawdę dzięki naszej szkole można spełnić swoje marzenia. Wróćmy do jubileuszu. Jeżeli ktoś z Państwa absolwentów będzie chciał przyjechać na ten jubileusz 13 czerwca, przypomnijmy, to z kim powinien się kontaktować i gdzie może zasięgnąć tą szerszą informację? Więc wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.chrobry.org. Również można dzwonić do sekretariatu szkoły. To jest numer 74 867 2600. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Pani dzisiaj za rozmowę w studiu. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była Bożena Czak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na 70-lecie i zapraszam do naszej szkoły.